Badanie kliniczne jest przeprowadzane w ośrodku badawczym i posiada szczegółowe kryteria włączenia i wyłączenia możliwości udziału pacjenta w badaniu. Po wstępnej pozytywnej weryfikacji przez lekarza prowadzącego konieczny jest szczegółowy wywiad wykonywany przez lekarza odpowiedzialnego za konkretne badanie kliniczne, tak zwanego badacza. W trakcie rozmowy z badaczem następuje zapoznanie się z informacją dla pacjenta, w której opisane są harmonogram i procedury badania klinicznego oraz formularzem świadomej zgody na udział w badaniu. Pacjent ma czas na podjęcie decyzji. Może zabrać dokumenty do domu i sprawdzić je z osobami, do których ma zaufanie. Gdy pacjent zdecyduje się na udział w badaniu klinicznym, podpisuje dokument świadomej zgody. Następnym krokiem są badania i inne procedury, mające na celu weryfikację, czy pacjent może być włączony do badania. Dopiero po analizie wszystkich wyników badacz podejmuje decyzję o kwalifikacji pacjenta do badania klinicznego. Badanie kliniczne może mieć formę ambulatoryjną. Uczestnik przyjeżdża na wizyty bez konieczności stałego przebywania w ośrodku badawczym lub formę stacjonarną. Uczestnicy badania dzieleni są losowo na dwie grupy. Podział taki nazywany jest randomizacją. Jedna z grup otrzymuje badany produkt leczniczy, druga jest grupą kontrolną. Pacjenci grupy kontrolnej otrzymują standardową terapię w danej chorobie lub placebo. Podczas udziału w badaniu klinicznym pacjent zgłasza się do ośrodka prowadzącego badanie na regularne wizyty, podczas których przekazuje lekarzowi prowadzącemu badanie wszelkie informacje dotyczące swojego stanu zdrowia oraz samopoczucia z okresu pomiędzy wizytami w ośrodku.